Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to pierwszy i ostatni, w sumie jedyny odcinek z serii Gothic 2 Gwiazda Polarna. Tak dokładnie. Trzeci dzień świąt. Drugi dzień świąt. Tak dokładnie. Macie ten odcinek o godzinie 14. I tak dokładnie dziś modyfikacja na 30 minut. Pierwszy raz sobie taką modyfikację gram. I pierwszy raz też ją nagrywam. Z Gothica taką modyfikację typu właśnie coś świątecznego, więc zaczynajmy. Bez zbędnego pierdzielenia, na pewno chcę zacząć. Tak, dokładnie. Zacznijmy rozgrywkę. Co ty właściwie przez ten czas zrobiłeś? Nic, tylko siedzisz z założonymi rękami, nie robię. Dzisiaj jest już 24, a ty dalej nie przyniosłeś żadnej wojniki z lasu. Rusz w końcu swoje szanowne 4 litery i znajdź coś, co się nada. Z siekierą to ty dalej nie umiesz się obchodzić. Więc pewnie będziesz musiał znaleźć taką sztukę, którą będziesz w stanie wyrywać gołymi łapami. I nie waż mi się pętać gdzie indziej. Już poinformowałem wszystkich, że zamkniemy cię od razu za karę w jaskini, jeśli tylko cię złapiemy, jak w stodole migasz się od pracy. No do roboty! Ruchy, ruchy! Dobra, więc jesteśmy tutaj, mamy strój farmera. On tutaj se wchodzi. Pierwsze co, pracownik jakiś tu stoi. Po co ty tu zamiatasz? Taka praca. Powiedziano mi, że mam zmieść cały ten śnieg. Przecież cały czas pruszy. Nigdy tego nie skończysz. No i co? Wszystko mi jedno, dopóki za tę robotę dostaję żarcie. Czy ty zrobisz wszystko, co ci się powie? Nie wszystko, ale powiedziano mi, że mam pilnować, byś się czasem nie wepchnął do stodoły. Dobra. Więc tak, pierwszy zapisik, no wydaje mi się, że może być sytuacja, w której się możemy wywalić. Tam jest szczurek, już widzę, szczur. I tak, klawiatura. Pierwsze co sobie dam w lewo, to ma być w lewo, a w prawo to ma być w prawo. I to jest najważniejsze zawsze. Dobra, tu nic nie ma. Także tak, mamy 2 minuty odcineczka. A, jeszcze chycę 30 minut, ale ja muszę mieć to 30 minut, kiedy... spoko, skok, odejście prawy tutaj pod prawym. Dobra, przejdźmy się tutaj. Nie wiem, z którego roku to jest, czy to jest z tego roku modyfikacja, czy też nie. O, możemy sobie wejść ładnie. Dobra, tu jest ta jaskinia chyba. Łóżko ładnie, kuferek, właściciel, regał na książki. Zobaczmy, czy coś autorzy dla nas przygotowali. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 2. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządca Syrii był wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 3. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. 4. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida. 5. Żeby się dać zapisać w poślubną sobie Maryją, która była bezbrzemienna. 6. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 7. Poradziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 8. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocą nad swą trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska. Zawsząd ich oświecił, tak że bardzo się przestraszyli. 10. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. 11. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Mesjasz Pan. Dobra, ładnie mamy przeczytane. Idziemy dalej może... Służka, czy coś tu masz ważnego? Nie masz, dla mnie nic ważnego. Coś tu się świeci, a kominek tak daje po oczach. Dobra, także możemy iść dalej. Czyli musimy bądź co bądź iść po choinkę. To jest chyba nasz choinka. Nadszedł wreszcie czas, kiedy naprawdę muszą udać się do lasu, poszukać choinki. Długi czas starałem się jakoś od tego wymigać. W końcu kto wie, jak te monstra czyhają. Niestety, a ten stary pierdziel dalej nie chce mi dać do ręki siekiery. Pewnie się boi, że zrobią mu tym jakąś krzywdę. No cóż, niewyraźnie będę musiał poszukać takiego drzewa, które będzie się dało od razu wyrwać z ziemi. Popatrzę po prostu parę sztuk w lesie, które w końcu się nada. Dobra, więc idziemy do lasu.
do lasu narobić hałasu. Także ładnie. O, ktoś tu stoi. Jakiś pan. Także no, zobaczmy. Coś ty za jeden. Jestem Jezus. Co takiego? Jezus. No dobra, niech będzie. Ale cię ktoś wrednie poturbował. Musisz mi pomóc. Ja uciekam. Uciekasz? Strasznie krwawisz, nie powinieneś na razie się stąd ruszać. Nie mogę tu zostać. Poczekaj chwilę, poszukam ci paru roślin leczniczych. Znasz się na tym? Nie bardzo. Więc dopytaj się proszę wcześniej, czy aby na pewno zerwałeś odpowiednie rośliny. Sądząc po twoim wyglądzie, lepiej od razu załatwię ci dwie sztuki. Dziękuję, przyjacielu. Co mamy znaleźć niby? Roślinę jakąś leczniczą? O, roślina. A. To fajnie, mamy jedną. Pójdziemy może do góry. Bardziej tutaj. Czy coś tutaj? Ale tu by się na sankach zjeżdżało. Bożeż ty mój, herbaty zaparzę. Powiem wam tak, jak coś to słyszę przez te... Ta czapka nie jest jakoś gruba i słyszę wszystko, co tu się dzieje. Także no. Nie wiem jak z dialogami, chyba powinno być słychać wszystko. Głośniej w razie bu mogę dać dźwięki. A, muzyka jest prawie na 100%, ale może tłuc bardziej. Dobra, roślinę jedną mamy. I roślina numer 2 jest też z nami, także od razu mu je damy. Oczywiście zapisując grę, bo też nie wiadomo, może jakiś wybór będzie, bo znaczy to jest krótka modyfikacja, więc raczej nie powinno być. Przyniosłem kilka roślin. A masz pewność, że to rośliny lecznicze? Nie. W takim razie zapytaj kogoś, kto się na tym zna. A kto? Kto się może znać na tym? Służka? No kurde się popytać, bo... Na lipa. Co dzisiaj? Upierdzieleni jesteśmy na plecach. Chyba się wywalił na sankach czy coś. No nie wiadomo, nie wiadomo. Pracownik. Nic tutaj nam nie dana. Tak może nie, służka. Znalazłem w lesie kilka roślin. Zanim będzie to ostatnia rzecz w moim życiu, jaką zjem, wolałbym się upewnić. Czy te rośliny są jadalne? Musiałabym się im przyjrzeć. Miałaś się im przyjrzeć, a nie je zjadać! Ta roślina jest nie tyle jadalna, co bardzo smaczna. Chyba nie sądzisz, że przepuściłabym taką okazję. Jedna w te czy we w te nie zrobi ci różnicy, a nawet jeśli, to przynajmniej wiesz, czego musisz szukać. Czyli jest git, ale musimy znaleźć jeszcze jedną. No, brawo. Brawo, proszę pani. Tutaj pani służka odjebała lipę. Co jakiś czas te płaty śniegu. Tak, kolega pobiegł. My idziemy po jeszcze jedną roślinę. Musimy się przejść. Także nie jest to zbyt... W końcu znalazłem odpowiednie drzewo. Jest choinka. Mamy choinkę, o panie. Roślinkę mamy drugą. I mamy choinkę. O ja, tylko trochę... A w sumie, no, jest dobre. Jezus, mamy. Mam dla ciebie rośliny lecznicze. Miejmy nadzieję, że znowu postawię cię na nogi. Bardzo ci dziękuję. Już czuję się trochę lepiej. Czy mógłbyś mi pomóc w jeszcze jednej rzeczy? Jasne. O co chodzi? Potrzebuję jakiegoś schronienia na noc. Tutaj na zewnątrz długo nie pociągnę. Mógłbyś iść do stodoły. Tam nikt cię nie będzie widział. Dziękuję. Zaprowadzę cię tam. Dobra, chodź, idziemy. Kolego, idziemy. Mam nadzieję, że tu się nic nie da spierdolić w tej modyfikacji. To też wypadałoby. Bo jak spierdzielić w takiej modyfikacji, która nawet tam nie będzie chyba kazała walczyć. Tam ktoś jest. Musisz go czymś zająć, żeby mógł się przekraść do stodoły. Zobaczę, co da się zrobić. Dobrze. Póki co zaczekam sobie tutaj. No ale cię widać, gościu. Pracownik. Dobra, to jak mamy kogoś zająć, to możemy to spierdolić, więc wolę. Znasz może historię Bożego Narodzenia? No, każdy ją mniej więcej zna. Czyli nie wiesz, jak to dokładnie było? Nie, ale skoro ty wiesz, możesz mi o tym opowiedzieć. Pewnie,
Tylko siądźmy tam dalej. Opowiem ci tę historię na podstawie Ewangelii świętego Łukasza. To było tak. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida. Kiedy tam przebywali, nadszedł do Maryi czas rozwiązania. Żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Porodziła swego pierworodnego. I Maryja porodziła swego pierworodnego syna. Chyba owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Nawet samemu widzę, że ta historia do siebie nie pasuje. A już naprawdę miałem nadzieję, że opowiesz mi prawdziwą wersję tych wydarzeń. Za karę, na czas Bożego Narodzenia, posiedzisz sobie w jaskini. Powiem po prostu, że znowu próbowałeś zakraść się do stodoły. Nie do końca tak wyobrażałem sobie swoje święta. Halo! Tak nie miało być. Tak to nie miało wyglądać. O, żeż mordę, teraz weź tu się do... pierdole, czyli się da coś spierdzielić, nie? Dał się do Betlejem. Józef. Dobra. Pierwszy ten spis odbył się w... Wybierali się więc wszyscy. Józef i Mary. O Boże, nie trafiłem teraz. A to gwiazda, które widzieli na schody. Józef tam. Nawet samemu widzę. O Boże, ty mój. Nie do końca tak wyobrażałem sobie swoje święta. Pierdolę, teraz będziesz. Zajebiście ktoś to przemyślał teraz. Znaczy no. Bo to było tak. Jeden. Opowiem ci ty. To było tak, w owym czasie. W owym czasie. Wybierali w ten sposób. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy. Pierwszy ten. Wybierali się wszyscy. Udał się także Józef z Galilei. Wybiera. Z miasta Nazaret do Judei. Z Jurazel? Co kurwa? Udał się także Józef z Galilei. Z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida. Żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Jednak w gospodzie nie było już dla nich miejsca. Maryja i Józef musieli więc na czas porodu udać się do małej stajenki, gdzie był wół i osioł. I Maryja porodziła swego pierworodnego syna. Proszę, udaj się. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi,
aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary. Złoto, kadzidło i mirrę. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Chwała Bogu na wysokości. Co? I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. I tak kończy się ta historia o narodzinach Jezusa Chrystusa według Ewangelii Świętego Łukasza. Przepiękna opowieść! Bardzo ci dziękuję! Ale teraz muszę już niestety wracać do pracy. W sumie, jeśli potrzebujesz przerwy, możesz przekroczyć próg stodoły. Nie wydam cię. Dobra. Zapiszmy gierę i możemy wejść do stodoły, ty. Jest jeszcze coś, czego potrzebuję. Dużo odpoczynku i czasu na regenerację? Nie, potrzeba mi mapy, żebym mógł zobaczyć drogę. Drogę dokąd? Na północ. Moja droga do wolności. Zobaczę, co da się zrobić, ale chyba w domu znajdzie się jedna skrzynia z mapą. Dziękuję, że tyle dla mnie robisz. W dzisiejszych czasach rzadko spotyka się kogoś, kto pomaga nieznajomej osobie. Dobra. Przy okazji, bardzo ładną historię opowiedziałeś. Tak, też tak uważam. Mimo wszystko bardziej podoba mi się wersja Mateusza. Opowiedzieć ci? Tak, byłoby bardzo miło. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw, nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Chcesz usłyszeć ciąg dalszy? Dawaj. Tak, poproszę. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem ziemi Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy.
a kierując ich do Betlejem rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Ta historia toczy się dalej, w taki sposób, że Herod każe mordować wszystkich noworodków, ale bardziej podoba mi się ta część. Przypomina mi, dlaczego nadano mi takie imię. Dobra, więc tak. Kończy się już kurde dzień. O, mamy choinkę, gościu. Gościu, ty się tu nie obawiaj, bo mamy choinkę. Tu jesteś. Wszędzie cię szukałem. Wybieram się właśnie na polowanie do doliny i będę cię potrzebował, żebyś nieco wybebeszył naszą zdobycz. Kolego, ale choinkę mam. Kurwa. Każdy coś od nas chce. 21 minut. Czy na 30 minut modyfikacja była? Halo. Muszę mi tu nie przesadzać. Jeszcze jedna z tych cholernych bestii. Dobra, bo on się jeszcze wyjebie. To jest gotik. Ale mu jebni, nie? O Boże. Dobrze, że jesteś. Weź w takim razie to mięso. Zabierz je szybko do służki, inaczej nie ci z Wigilii. Przeniosłem drzewo, które miałem załatwić. No najwyższy czas. Dobra, biegniemy do służki. I przy okazji musimy tę mapę znaleźć i będzie spoko. Czyli to są jakby my jesteśmy pracownikiem jego? I on tak z nami w Wigilię sesję? Rodziny nie ma. Dziwne. Dziwne, ale już dobra. Dobra, zapiszmy gierę. Dzień dobry, pani służko. Przyniosłem mięso. Dobrze, w samą porę na świąteczną kolacyjkę. Dobra, teraz zapiszmy gierę, bo teraz jest ważny moment. A do tej? Musi być mapa, powiedz mi, że będzie. Co tu jest? Nie opłaca mi się nawet tutaj zaglądać. Chociaż ja bym zaglądał. Nie, no wiadomo, Piotruś się ty. A. Niestety. Dobra. Owca. Mam tutaj mapę dla ciebie. Wielkie dzięki. Czyli teraz będę mógł sprawdzić drogę. Jest jeszcze jedna rzecz, o którą muszę cię prosić. Co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? Potrzebuję trochę prowiantu na swoją podróż. No tak. To co ci załatwić? Wystarczy trochę chleba i wody. Spróbuję zdziebko wysępić od tej służki. Skąd tu się wzięła ta owca? Jakichś trzech nieznajomych ją tu przywiodło. W tej stodole byli jacyś trzej nieznajomi? Czego tu chcieli? Tego nie wiem. Mówili, że cały czas podążają w stronę Gwiazdy Polarnej. Czy to nie ta sama droga, którą też chciałbyś podążać? Tak, jednak widzieli, że jestem jeszcze mocno ranny. Dlatego zostawili tutaj trochę wina i kukurydzy i pomodlili się za mnie. Czuję się o niebo lepiej. Co kurwa? Tak ci trochę tak nie pasuje, nie? Trochę historia, ale już dobra. Chleba i wina chcemy tutaj od pani służki. Jestem głodny. Mogłabyś mi już coś dać do jedzenia? Mam tu trochę sera. Możesz sobie wziąć, nie potrzebuję go już do naszej uczty. A nie znalazłabyś też czegoś innego? Może kawałek chleba albo wodę? Wiesz, czym chata bogata, tym rada, ale naprawdę nie mogę ci już nic więcej zaoferować. Mhm. No dobra. Łapy precz od tej skrzyni! W jaskini będziesz miał dużo Nie do końca tak wyobrażałem sobie swoje... Chuj mnie strzeli zaraz, nie? Co ja nie zrobię, to jest game over.
Dobra. Może ktoś inny będzie miał coś. No i raczej nie odciągniemy, widzę. Dobra, mamy tylko ser niestety. Żółty ser. Służka była w stanie dać mi jedynie kawałek sera. Dzięki wielkie, że mi go oferujesz, ale nie dam rady tego zabrać. Naprawdę, nie masz skąd wziąć tego chleba i wody? Na jej pomoc raczej nie mam co liczyć, ale może coś mi przyjdzie do głowy. A gdzie jest ten chleb i woda? Są trzymane w skrzyni, w kuchni. Ale służka w mig zauważy, jeśli coś podprowadzę. Może jest szansa, żeby tego nie zauważyła. Co przez to rozumiesz? Po tej stodole kręci się cały czas ten szczur. Może na jego widok kobiecina ucieknie, gdzie pieprz rośnie. A serem zwabię go do kuchni. Właśnie! Tylko pośpiesz się proszę, zaraz się ściemni. Dobra. Skończył się... A kurwa. No co ty pierdolisz, że będę musiał... Dobra, i tu... Bez zapisu to tu nie pójdzie, nie? Ewidentnie. Są może... Dobra. Tak w połowie drogi najlepiej chyba położyć ten pierwszy. No. A ten drugi co? No co, dalej nie mogę go rzucić? A chyba, że muszę walić sprintem wtedy, co? O chuj tu chodzi teraz? Chyba, że dwa przy nim mam i on wtedy pójdzie... Dobra, chuj, zobaczymy. Się kurwa zbugował. Cfel. Dobra. Chodź, konfidencie. Mamy drugi kawałek. Dobra. No chodź szczurek. Chodź szczurek. No mam ten ser przecież, no. Gdzie jest szczur? Halo? Szczurze. Gdzie on zaginął? Czasem muszę na dwa razy, kurwa, kliknąć. Tu jest co? Szczura... O, dobra. Chodź. No chodź, szczurze, chodź. Chodź jeszcze tutaj, o. A, szczur! Dobra, zajebaliśmy tam wodę i chleb. Niestety, tak też bywa. 29 minut. Ktoś się na niego rzuci pewno. Trochę przyciemno, przydałoby się tutaj... O, co jest? Drogi przyjacielu, bardzo ci dziękuję za pomoc. Zdałem sobie sprawę, że swoją obecnością tylko niepotrzebnie narażam cię na niebezpieczeństwo. Dlatego zdecydowałem się odejść. Życzę ci z całego serca wesołych świąt. Twój Jezus.
Aha. Czyli to tyle? Dobra, no 29 minut. No z 30 wybiła, także wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Święta ładnie spędzone, tak powiem. Gwiazda polarna, opowiedziana modyfikacja, jakby historia kolejna. Także wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Wesołych świąt, aleluja. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa pa.